Jesteśmy na mszy, ja nagle widzę, kto wchodzi rano. Biskup Wojtyła. Ale cały zaryczany. Tylko chustkę przypatrzył, tylko wyciera nos i oczy, i łzy mu lecą. Ja się patrzę, podchodzi, klęka przed samym obrazem na klęczniku, patrzy się w obraz i cały czas płacze. Janka, my szturchaj, mi, co mu się stało? Ja mówię, skąd ja mogę wiedzieć? Pójdziemy do zakrystii go się spytać. Więc po tej mszy on wychodzi, my prędko za nimi do zakrystii. Witamy się z nim, on nas łapie za ręce. Dziewczęta, módlcie się za mnie. Ja mówię, ale co się stało? Ksiądz prymas mnie wezwał na miodową. Ja sobie myślę, jaki ten ojciec niepoczciwy, takiego świętego biskupa, żeby tak męczyć, żeby go wzywać do Warszawy. Ale, a Janka mnie kopie i mówi, bo już wiedziała, że my się dobrze znamy. Janka mnie kopie i mówi, no ale się spytaj, o co chodzi? Więc ja mówię, no ale o co wzywa? Co się dzieje? Co za nieszczęście? On, ksiądz prymas chce, żebym był kardynałem. A my na całą zakrystię wybuchnęłyśmy dzikim śmiechem. I śmiejąc się mówimy, no proszę księdza biskupa, ale są większe nieszczęścia na świecie.